No siema, z tej strony Kelo4, witam was w kolejnym odcinku z Biomutant. Jest to już ósmy odcinek, a ostatnio zrobiliśmy naprawdę potężny upgrade w tej grze. Pokonaliśmy jednego z, no można powiedzieć, z głównych bossów gry, Puchciochruma, chyba tak się jakoś typo nazywał. No i dzisiaj będziemy kontynuować naszą przygodę. Z tego co pamiętam jeszcze z poprzedniego odcinka, mamy się udać teraz do naszego przedawnionego, czyli tego gostka na wózku. No i zobaczymy, co nam zaproponuje. Ok, więc wchodźmy na wierzchowca. A nie tak, tak. Ok, czekujmy na wierzchowca. I zobaczmy, co nasz przedawniony będzie od nas chciał. Dobra. Tyk, nitro. Ok, czy też na jakichś wrogów spotkamy, czy nie? Nie mam aż 500 metrów, więc... Ogólnie próbowałem jakoś upgrade'ować lekko... Znajdź zachód słońca, ku któremu ruszysz. Jest i ono, drzewo życia. Już? Idea, że całe życie ma wspólne źródło, gdzie gałązki są żyjącymi gatunkami. Te wypuszczone w przeszłości reprezentują następstwo wymarcia. Te ogromne gałęzie same były niegdyś drobnymi gałązkami. Teraz zaś łączą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Swym nieustającym pięknem reprezentują wszystkie wymarłe i żyjące gatunki. Pochodzimy od tych, którzy byli tu przed nami. Boże, myślałem, co się stało z naszą postacią. No, ale jak lektor lubi mi się zawsze wtrącać słowo, kiedy chce coś powiedzieć. Chciałem wspomnieć, że lekko zaupgrade'owaliśmy minimalnie, bo tylko na ramienniki tak naprawdę na ramię dodaliśmy jedną część. No i wydaliśmy niektóre tam punkty, które tak naprawdę nam zalegały. A to, że my już jesteśmy przy drzewie życia, kurde, trochę szybko tak naprawdę. Nie spodziewałem się, że to będzie takie szybkie. Dobra. W sumie nic więcej się nie wydarzyło, po prostu wziąłem i ulepszyłem zbrojkę. Zobaczymy, co nas teraz będzie czekać dzisiaj. A na końcu filmu wspomnę wam, jakie mam plany odnośnie Biomutanta. Bo chciałbym jeszcze coś zrobić z tą grą. Biozagrożenie, co za syf. O, i tam marudzisz. Okej. Nie trzeba iść na skróty, czy nie? Dobra, idziemy na skróty, nie będziemy ci szli główną trasą. To drzewo jest ogromne i naprawdę pięknie wygląda. Ja kocham grafikę w tej grze. Pewnie powiecie, że graliście o wiele lepsze gry graficznie. No ale... Mówię, tak według mnie to jest naprawdę fajna seria, żeby zacząć z YouTube'em. Jeżeli chodzi o gry. Dobra. Ciekawe, co nas... Co nasz przedawniony powie. W świetle dnia widoczność jest ogromna. Mm-hmm. O, widać tam trochę plasti złomu. Plasti złomu, tak jest. Dobra. No kurde, trochę dziwnie, znaczy trudno się będzie do niego dostać. Ciekawe, czy on jest na górze, na dole. Ogólnie jakoś tak widzę, że jakby ta gra zaczęła łapać bardziej ostrość w niektórych momentach. Chyba, że to moja głupia wyobraźnia, nie? Nie, no jest tak jakby podświetleni. To widać nawet na trawie, jak jedziesz. Oho. Jeszcze się tutaj nie wyjebałem na wierzchowcu. Mamy pierwszy challenge zaliczony. Dobra, ale jak się do niego dostać? Wy mi powiedzcie. U mnie to drzewo w takiej dość otwartej jest okolicy, widać. Jestem ciekawy, czy to ma jakiś ukryty sens, czy coś? No nie spodziewałem się, że będę krążył wokół drzewa, bo nie będę mógł do niego się dostać, nie? Oczywiście z odcinkami zostajemy pół godziny. A ostatni odcinek był taki długi, no bo sami, jak sami oglądaliście, pewnie zauważyliście, że nam trochę zajęła walka z Puchciochrumem. Mogę wskoczyć? Boże, jak się do niego dostać? Do niego musi być jakieś specjalne chyba wejście. Ale okrążymy jeszcze, zobaczymy. Mam nadzieję, że cały odcinek nie zajmie nam znalezienie drogi. O. Obóz Lupa Lupina zawsze tu był. Ukryty u podnóża drzewa. No serio? Już walczymy z Lupa Lupinem? Kurde, to strasznie krótka jest ta gra w takim razie. Hmm.
No tak naprawdę jak pokonamy Lupa Lupina, no to jest nasz tak jakby największy wróg, nie? Co, to już by się zbliżał koniec gry? Po 8 odcinkach? Nie czas, by oglądać się za siebie. Skup się na tym, co przed tobą. Mogę wejść? O, tu już mogę wejść. A tu jest ten cały obóz. Głowy. To obóz Lupa Lupina. Aha. I co, sugerujecie, że będziemy już z nim walczyć teraz? Czy na razie będziemy walczyć z jakimiś jego pomagierami? A miałem wrócić do przedawnionego w sumie, a nie walczyć z nim. Czekajcie. Przecież tu nikogo nie ma tak naprawdę. Jest. Nie ma tu nikogo. Jest to coś wartego uwagi? Nie widać. Nie. Taki sobie tylko obozik opustoszały. Zostawiony tak naprawdę na pastwę losu. Już trochę bardziej się nauczyłem grać na padzie. Jak sami widzicie, już przynajmniej potrafię operować tą kamerą. Już nie ukrywam, że jeszcze czasami podczas walki nie potrafię się odpowiednio ustawić. Dobra, jak ja mam się dostać na to drzewo? Ja mam wejść po tych pnączach? Znaczy po tych korzeniach, jakie pnącza. Tu jest główne jakby miasto. No dobra, te założenie kojarzę. Teraz tak naprawdę już kończymy kółko. Ale jak tak dalej pójdzie, to przynajmniej będę miał tytuł do tego odcinka. No i co? I tu też nie wejdę, prawda? I znowu się oddalamy od głównego celu. I co? I zatoczyliśmy koło. Chociaż nie, jeszcze nie. Cieszę się, że bestia pozwoliła się dosiąść. Ale dobra, już jest w końcu ścieżka, więc może... Trochę drzazgo złomu dla ciebie. Więc może w końcu nam się uda tak naprawdę. No w końcu. Dobra, bardzo fajnie, że jest to punkt zapisu. Jak miałbym automatycznie tutaj za każdym razem przychodzić, to już bym naprawdę jobla dostawał. Zobaczmy. Więcej widzieć nie musimy. Już tak naprawdę no, mamy odkrytą dopiero 1/4 mapy. A tu z tego co rozumiem, na każdym obszarze, a tu jeszcze nawet śmierci sfera jakieś jest. I nie no. A jak ewentualnie zbyt szybko skończymy główną fabułę, to zajmiemy się poboczniakami na streamie. Wtedy wyruszymy z jakąś inną grą na kanale YouTube. To miejsce jest dobrze ukryte tuż poniżej ponad. Statek z Gwiezdnych Wojen tak wygląda. Ale ciemno. Okej, schodzimy. Mam nadzieję, że nie spadnę nigdzie tutaj. Tu wewnętrzne korzenie tego drzewa. Aha, i my z Lupa, znaczy z tym naszym przedawnionym na tym statku się spotykamy. Okej. Wow, nawet możemy wjechać. Hello, my friend. Kabube Farhi. Przedawniony jest pod wrażeniem, że udało ci się zajść tak daleko. Wciąż jednak musisz dużo zrobić. Wszyscy zaprzątają sobie głowę końcem świata. Moja. To ty zdecydujesz, czy wszyscy zginą, czy przeżyją. Co zamierzasz zrobić z tak ogromną odpowiedzialnością? Mało. W końcu mogę się w Boga pobawić. Ci, którzy kochają samych siebie, nie ranią innych. Ja wiem. Jednak im bardziej nienawidzimy siebie, tym bardziej chcemy krzywdzić innych. Mówi, że musisz pamiętać, kim i skąd jesteś. Ci, którzy nie znają swojej historii ani pochodzenia, są niczym drzewo pozbawione korzeni. W sumie, no, moje wspomnienia są niewyraźne. Mieliśmy tylko jedną cutscenkę tak naprawdę, nie? Tylko wybierzmy tą odpowiedź. Jak sądzisz, jakie są jego?
To on zwany jest przedawnionym, pamiętasz? Przedawniony mówi, że wszystko ma swój czas. A nie ma co rozpamiętywać przeszłości, ponieważ dawno zostawiliśmy ją w tyle. Skup się na teraźniejszości, bo tu właśnie jesteś. Musisz określić swoje priorytety i doprowadzić sprawy do końca. Już wiem, co chcę zrobić. Martwi się, że narażasz cały świat. Jednak mrok niekoniecznie oznacza koniec świata. Po prostu zmienia się perspektywa. Jeśli świat naprawdę się skończy, nie będzie dokąd uciec. Na najgorsze przygotował coś, co nazywa Arką. Czyli tak naprawdę chodzi o ten statek kosmiczny. Znaczy, no w sumie kosmiczny, nie oszukujmy się, ten statek przypomina statek z Gwiezdnych Wojen, tak? Więc nie wiem, czy to jest jakiś esterek ukryty, czy po prostu tak to miało wyglądać. Najgorsze? Każdy medal ma dwie strony, ale on byłby zdruzgotany, gdyby sytuacja zmusiła cię do ucieczki Arką, podczas gdy świat ległby w gruzach. Przedawniony mówi, że nie stwierdzono jednoznacznie, jakie wydarzenia zmieniły bieg historii i sprawiły, że świat padł na kolana. Znalazł na Arce dowody, zapis kryzysu, dziesięciolecia skażenia, które przeniknęło do Ziemi i zniszczyło rdzeń planety. Z czasem skażenie zakłóciło to, co obecnie znamy jako energię Ki, siłę życiową, która przepływa przez wszystko, co istnieje. Słyszał, że plaga wpłynęła na wszystko na poziomie genetycznym i wywróciła do góry nogami nasze pojmowanie normalności. Tylko ci, którzy się zmienili, uniknęli zagłady. Udowodnili tym samym, że przetrwanie i odnowa są możliwe. Rozumie twoje zainteresowanie statkiem u podnóża drzewa. Mówi, że wypłynął on na powierzchnię wraz z ropą, która trysnęła z ziemi. Arka jest starsza niż najstarsze dzieje. Po znalezieniu i zbadaniu instrukcji obsługi w końcu poznał zasadę działania statku. W Arce zmieści się jeszcze czwórka wybrańców, nawet jeśli twoim zdaniem nikogo nie warto ratować w obliczu końca świata. Jeśli nadejdzie kataklizm, będzie na ciebie czekał w Arce, do której możesz zabrać także cztery dodatkowe osoby. Okej. Okej, spoko. Przedawniony słyszał, że nie próżnujesz. Mówi, że docenia twoje dotychczasowe osiągnięcia. Niestety otrzymał pilne wieści od swojego przyjaciela z zachodu, Gizma. W końcu wybieramy inny region. Przedawniony wie, że masz na tyle dobre serce, że postarasz się pomóc Gizmowi. Pomogę. Mówi, że wskaże ci odpowiedni kierunek, ale odnalezienie Gizma i zapewnienie mu potrzebnych rzeczy leży wyłącznie w twojej gestii. Kiepsko to brzmi. Złe przeczucia przedawnionego sprawdzają się. Trzeba pokonać puchcia wielgucha. Przedawniony mówi, że Gizmo martwi się wzmożoną aktywnością zachodniego światożercy. Okej. Tłumaczy, że Gizmo pracuje nad odpowiednim łazikiem, który umożliwi dotarcie do światożercy, jednak potrzebuje pomocy, by zakończyć projekt. Nie wiem czemu, ale mi się wydaje, że po raz kolejny będziemy zbierać złom. Może Gizmo jest tutaj? Przedawniony sugeruje ci wybrać się na zachód jak najszybciej i sprawdzić, w jaki sposób możesz pomóc. To mi się wydaje, że już z nim gadaliśmy.
Zastanawia się, o czym myślisz. Dobra, idziemy. Zobaczymy. Żegna się z tobą. Nie chciałbym, żeby... Tak jak na przykład teraz widzicie, tak? Aktualnie zwiedziliśmy całe południe, nie oszukujmy się. Popatrzmy na mapę. I tak naprawdę obszar południa praktycznie cały został przez nas sprawdzony, tak? Czyli co? Na wschodzie, znaczy na północy, na wschodzie i na zachodzie tak naprawdę będziemy wykonywać podobne zlecenia? No bo na to wygląda, że teraz kolejny potrzebuje, kolejny jakby osoba potrzebuje części i... Znaczy potrzebuje części, jeszcze nie wiemy czego tak naprawdę potrzebuje, no ale ja wnioskuję, że będzie chodziło o jakieś części do tego ich łazika, nie? Dobra, najbliżej mamy chyba tutaj teleport. Nie mogę użyć tu szybkie podróże, czemu? Mam wyjść, czy co? Boże, jak się cię wystraszyłem. Trochę... głowa do góry zarzucona. Dobra, nie wchodzę na ciebie, zobaczymy, czy możemy się teraz tepnąć w takim razie. Powiedz, że możemy. Nie. Chcemy tu iść. A. To nie możemy się tepać, czemu? Delikatna bestyjka. O, bestyja, bestyja, delikatna? Nie wiem. Kurde. 2,5 klocka tak naprawdę pokonywać? No trochę... Szkoda czasu. No tak naprawdę, no zostało nam jeszcze może z 10 minut odcinka. Czyli co, według mnie tak naprawdę to dotrzemy tylko do tego gizma i chyba będziemy dzisiaj już kończyć odcinek. Zobaczmy. Zobaczmy, czy możemy teraz się na przykład tepnąć. Powiedz, że tak. O, i teraz jest szybka podróż. To okej. Znowu nie ten klawisz nacisłem. Nie to. Ajajaj, Olek, co ty robisz? To się X naciskało. Zobaczymy, co będzie od nas chciał. Już raczej nie pójdziemy mu zbierać tego złomu. Ewentualnie dzisiejszy odcinek będzie krótszy. W sumie jakoś tak dużo rzeczy się nie dzieje w tym odcinku. Tak na spokojnie widać, że po walce z pierwszym bossem. Ale jeszcze to, co chciałem wspomnieć. Zauważyłem. A, jesteśmy tutaj. Zauważyłem, że te puchcie to tak jakby bossy danych obszarów, bo teraz z jakimś innym puchcie mieliśmy walczyć, zapomniałem już jego nazwę, ale też to jest światożerca, więc pewnie każda z czterech stron świata będzie miała własnego światożerce. I widzieliśmy na tych korzeniach na początku samego filmiku, że chyba pokonanie tych całych no bestii, tak? Pokonane bestie inaczej. Pokonane bestie są na tych korzeniach. Może to jest też jakieś takie ala pały albo czegoś takiego, nie? Okej, okay, chodźmy do łazika. W ogóle fajnie teraz słońce, raczej tego słońce zachodzi w tej grze. Gdzie jest to? Chodź, ślizgo siupnia. Towarzyszu. Mogę zmienić na trójkę? O, wybór. No jest trójka. Dalej. A, to nic i tak nie daje. Lecimy. Fajne jest ta ślizgosiupnia, ale nie chciałbym walczyć z kolejnym bossem na niej. I frum, aż na ląd. Masz już dość? Ktoś musi powstrzymać tę plagę, nim będzie za późno. Damy radę. Nie masz się o co martwić. Ciekawe, czy jest jakiś ukryty sens tego narratora. Okej, tu mogę iść w górę. Dopiero tam będziemy... A, tu mogę skoczyć sobie w sumie. Stój. Ła, tam skacz. A to też fajne jest akurat, że możemy po czymś takim się wspinać. Aha, i tu już walczymy z wrogami. A, już gdzie jesteśmy. To są akurat moi. Gdzie oni są? Kogo ja mam w końcu bić? Czekajcie. No tego. Nie mogłem złapać w ogóle agra.
Dobra, nara. O, z niego to szatrzy łuku nie zbierzemy. Byłem pokarana. Niedobrze się robi. No chodź tu. No dobra, z niego już też raczej łuku nie chcę. Prawie spadliśmy w sumie. A my wracamy do tego miasteczka. Tu już mi się raczej wierzchowiec nie przyda. Tu jest w sumie taki fajny bosik, z tego co pamiętam, na prawo. No i z tym bosikiem nie walczyliśmy, w sensie z tym światożercą, nie? Więc może jeszcze na koniec z nim zawalczymy. Zobaczymy, jak daleko jest ogólnie ten nasz bohater. O, tutaj powinien być bosik. Bo jak pomiędzy odcinkami szłem, to on właśnie wyskakiwał stąd. Zobaczmy, czy jak podejdziemy, czy się wyświetli. Dokładnie tu powinien być. Nie ma już tego bossa, a nie jest. Jeszcze elektryczny. Dobra, ale nie chcę mi się z tobą walczyć. Zostaw mnie. Ja chciałem tylko się upewnić, czy na pewno żyjesz jeszcze. My mamy inne cele tutaj. Spokojnie, tobą też się zajmiemy. Okej, okay, ktoś już strzela do nas. A tam są. I cyk z rozpędu. Dwóch naraz. No walcz z nim, czemu nie walczysz? Nie wiem czemu, ale strasznie ciężko się łapie agro. Nie było tak wcześniej. I tak nic nie masz. Tu został ostatni. I cyk. Jeszcze ten strzelający. No przy naszym aktualnym levelu to oni już nie są w ogóle dla nas przeciwnikami. Dobra, tu się coś fajnego świeci. Więc podejdziemy i to rozwalimy. Tego złączę, ten złącz trzeba zbierać. Nie nadaje się do budowania rzeczy. No, ja to wiem. Fajne dodatki potem z tego wychodzą. To ciuchciownia. Aha. I co? Nie mogę się tu dostać, co? Jakoś przyjść bokiem. To ma specjalne wejście. A Gizmo nie chce mnie wpuścić. Kurde, chyba Gizmo nie miał jakiejś takiej historii, przynajmniej w tych naszych retrospekcjach. Naszej retrospekcji. Bierz się do roboty, póki możesz. Okej, okay, tu jest wejście. O, i skrzynka. O, tu zapalający. W ogóle z tych modułów tak naprawdę nie korzystam. To jest coś a la bomby. O! Tu już widzę, że jest grubo. Plemiona wiecznie szukają złomu. Nie brakuje go w tej okolicy. Powinny jednak zostać przyszabrowani zamiast bawić się. Dobra, unik. Chciałbym teraz najpierw tego rozwalić. Kurde, coraz więcej przeciwników, ale nie są wcale trudni. Okej. Okay. Niektórzy już są tylko na jednego hita. O Jezus. Fajny jest ten moduł zapalający, ale to, że oni tak uciekają, to jest jednak trochę przesada. Uciekaj. A, tam jest jeszcze strzelający. Chodź tu. Już teraz nie uciekniesz. Tego minibosika pokonamy. Ale nie będzie w ogóle trudne. Już widzę, jak mu życie schodzi po podstawowych hitach. O. Wow. A i to tyle?
tu psiki. Okej. No to te poboczniaki tak łatwo nam nawet dały tą grę, ale jeszcze z tym chcę walczyć. Kim ty jesteś? Ha. A, czyli to byli tacy przeciwnicy. Um Tararan jest zajęty nawalaniem taranem w drzwi. To twoja szansa. Okej. Okay. Jednak te bomby coś mają, jakby to powiedzieć. Zobaczmy. No, jakiś cel jest tych bomb. Wyważ drzwi. Okej. Okay. No swoją rękawicą rozumiem. Chodź tu rękawica. Ty to jednak jesteś przyjacielem. Wszystko wyważysz. Aha, tak mam wyważyć. Lepszy był motyw z tą rebraniem i tego. Z tą rękawicą. Takie tak zwane z buta wjeżdżam. Okej, okay, mamy dwie? Mamy dwie. I genialnie są wręcz ustawione. Dobra, wiecie co? Pogadamy z nim jeszcze. Trwają, póki ktoś chce ich słuchać. Dlatego skup się. Dobrze. Podejdziemy jeszcze do niego, pogadamy, a potem dam wam ważne info na sam koniec, nie? Aha! Myślałem, że to jest mój! A dawaj to, co masz. Nie masz marcepanka? Przydatna rzecz. Okej, rozbroimy bombę. Tak, możesz zrobić wszystko. Nie ma żadnych granic. No fajnie. A teraz wróćmy na ziemię. A w taki sposób. Jej, fajny motyw. Naprawdę udało ci się to zrobić. Fajny motyw był akurat tego. Okej. Okay. Cyk. Ajajaj. Tobie zagrożenie. A myślałem, że to jest właśnie ta osoba tam, z którą mamy porozmawiać. Okej. Mamy zejść niżej do niego. To zadziwiające, że niektóre z tych urządzeń wciąż działają. A czemu mają nie działać? Kiedyś maszyny były trwalsze. Ale jedziemy windą. On jest tutaj, czy nie? Zużyte paliwo nuklearne, które toksanol zrzucał do fali, zdegradowało morza, a przepełnione wysypiska śmieci zanieczyściły wody gruntowe. Jedno w połączeniu z drugim doprowadziło tamten świat do nieuniknionego końca. Okej. Okay. Okej, okay, często powtarzam, bo ogólnie zauważyłem. Chciałbym świeżyć swój wondo, ale zdaje się, że podejrzewa cię o narobienie hałasu na podwórku. No co ty, sąsiad hałasował? Ach, mówi też, że cię zna, a ty mówisz dla niego Gizmo. To on podał ci usmarowaną pomocną dłoń, kiedy uczył cię odnawiać rzeczy. A, czyli to jednak jest. Gizmo pamięta cię jako miłego dzieciaka i nadal wyczuwa w tobie ciepło dobrego serca. Gizmo mówi, że możesz inaczej doświadczać wspomnień. Historia jest ci znana, ale czasami niesie ze sobą osobiste prawdy. Okej. Okay. Nie no, ja cię też, Gizmo, pamiętam. To ty mnie uczyłeś grzebać w tego śmieciach. Liczy, że pamiętasz, jak kiedyś nauczył cię odnawiać rzeczy i ma nadzieję, że przez te wszystkie lata udało ci się wykorzystać tę wiedzę. Rozumie, że historia sprawiła, że Lupa Lupin jest ważną postacią w twojej przeszłości, teraźniejszości i wkrótce przyszłości. Wciąż wierzy, że w innych jest dobro. Nadal jest dla ciebie nadzieja. Przypomina ci, że to, co musi się wydarzyć, zawsze znajdzie sposób, by się ziścić. Nie daj się jednak zniewolić historii.
ale ja pragnę zemsty, a ogólnie, że już chodzi o ich gizmo, to na przykład tą postać chciałbym. Chciałbym do statku, ale nie chcę też wybaczać, no bo nie oszukujmy się, ale Lupa Lupin trochę nam odwalił w tej wiosce, nie? Więc chcemy zemsty. Gizmo rozumie, że wciąż żywe są w tobie pewne uczucia, jednak zachęca do trzymania ich na uwięzi. Doskonale wiesz, do czego mogą doprowadzić. Cóż, akceptujemy w imieniu mroku. A próbuję. Nie do wiary, że daje sobą tak manipulować. Zwyczajnie zazdrościsz, bo ty tak nie umiesz. Kto chciałby być dobry w manipulowaniu innymi? Kto? Zwycięzcy. Tak jest. Przykro patrzeć, jak drzewo życia ginie, a wraz z nim wszystko inne. Jednak należało się tego spodziewać. Rozumie, skąd w tobie chęć wykończenia świata. Uważa, że przyspieszenie końca to rodzaj miłosierdzia. Zastanawia się, czy dobrze współpracowało ci się z plemieniem Jagnich. Oni wiecznie bunkrują się w swoich domach, biorąc ze sobą wszystko, co się da. Teraz to jednak nieważne. Gizmo mówi, że dotarcie z przeszłości do teraźniejszości zajęło wiele czasu. Od ciebie zależy, gdzie pójdziesz dalej. Na razie musisz odsunąć przeszłość na boczny tor. Nie może opuścić podpodwórka. Nic nie chroni go przed próżnią śmierci sfery. Musisz zebrać złom, żeby naprawić Mektona. Zacznij od starej skrzyni na zewnątrz. Okej. Wróć, kiedy odzyskasz złom. Nie ma czasu do stracenia, jeśli chcesz, by Mekton był gotowy do walki z Puchciem Wielguchem. Puchton, okej. I śmierci. Nie, no, śmierci sfera, no widzieliśmy na mapie tak naprawdę, to jest jakiś obszar. Więc tu spodziewam się fajnej walki, ale mnie właśnie ciekawi ten Puchcio Wielguch, czy to też będzie coś ala tak, nie wiem jak to można nawet nazwać, ala homik? Tym co wcześniej walczyliśmy? Tylko taki większy i zmutowany oczywiście. Ale no, kurde, trochę mi się to nie podoba właśnie w tej grze, że gra opiera się na zbieraniu złomu, aby naprawić jakąś część, a potem będzie walka z bossem. Ciekawe, czy to będzie takie linii tego, jak to się nazywa, prostolinijne? Poprawcie mnie ewentualnie. No taka prostolinijna fabuła. Po prostu wszystko się toczy w takim samym tempie. Wszystko opiera się na jednym. Tak go właśnie nazwał po tym, jak zobaczył go po raz pierwszy. Jest wielki i puchaty. Stąd nazwa. Oczywiście, jeśli potrafisz dojrzeć coś przez cały ten błękit. No dobra, moi drodzy. Więc tak. Na dzisiaj grę już kończymy. Ja teraz przejdę na inną scenę. Bo chcę wam przekazać informację, więc to wyłączę. Trochę będzie oświetlenia niestety z tego menu. Więc tak. W tej racji, że w ostatnich reakcjach zapowiedziałem, że po prostu w czwartek zajmiemy się ocenianiem całego albumu Kartkiego, jeżeli wszystkie jego kawałki wyjdą, to po tym właśnie albumie zajmiemy się też poboczniakami z Biomutanta. Ale tym razem zrobimy inaczej. Będziemy startować z 2 godzinami streamu i zrobimy coś na zasadzie ala przedłużanego streamu, tak? Mam 3 dni wolne, a podejrzewam, że nie dacie rady mi przedłużyć tego aż na 3 dni. Zrobimy to w formie takiej, że po prostu będą 2 godziny na start. I każda złotówka, tak, każda złotówka w donacie to będzie minuta. I zobaczymy tak naprawdę, ile zarobimy i ile ewentualnie tych poboczniaków zrobimy. Dobra, szczerze, na dzisiaj to już jest koniec. Ja mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jakoś dzisiaj tak, no... No nie było rewelacji, nie oszukujmy się, tak? Same 10 minut to nam zajęło okrążenie tego drzewa i znalezienie tego dopiero prawidłowego wejścia. No ale trochę walki było, coś tam się pobiło. Na pewno nie było tego tyle, co w poprzednim odcinku.
Ale pamiętajcie, jeżeli odcinek wam się podobał, to powiadomcie znajomych, zostawcie łapkę, no znaczy nie, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie łapkę w górę, bo wydaje mi się, że to serio też daje zasięgi. No, i powiadomcie swoich znajomych, jeżeli wam się oczywiście podobało, też zostawcie komentarz, co o tym odcinku sądzicie. Ja się na razie z wami żegnam. Na razie!